Kinga Rusin, popularna dziennikarka i prowadząca Dzień Dobry TVN, niedawno zaskoczyła swoich fanów swoim niecodziennym porankiem. Podczas wizyty w jednej ze swoich ulubionych restauracji w centrum Warszawy, zdecydowała się na samotne śniadanie. Jednak, zanim mogła delektować się posiłkiem, okazało się, że została przyłapana przez fotoreportera, który uchwycił moment. Gdy parkowała swoje luksusowe Porsche Panamera o wartości ponad ćwierć miliona złotych w miejscu wyłączonym z ruchu kropka, choć Kinga Rusin jest znana z elegancji i stylu, tego dnia postawiła na casualową stylizację, składającą się z eleganckich spodni w kant, szarego swetra i beżowego płaszcza ze sztucznego futra. Niezwykłe było także połączenie dodatków brązowych bodków, kraciastego szału, cieniowanych okularów przeciwsłonecznych i torby marki Chloe, Warta ponad 4000 tysiące złotych kropka, sama scena parkowania Porsche i szybki poranek w restauracji, stały się tematem rozmów w mediach społecznościowych. Kinga Rusin, zawsze utrzymująca profesjonalny wizerunek, tym razem dała się ponieść chwilowej swobodzie. Jednak, mimo niecodziennego zdarzenia. Dziennikarka zachowała spokój i po zjedzeniu śniadania sprawnie wsiadła do swojego luksusowego pojazdu, ruszając w kierunku kolejnych zadań dnia kropka warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy Kinga Rusin staje się obiektem uwagi mediów. Jej stylizacje, zarówno te na antenie, jak i te codzienne, zawsze wywołują zainteresowanie i komentarze. Tym razem jednak, dzięki nietypowej sytuacji z parkowaniem, Rusin stała się tematem numer jeden plotek i dyskusji. Czy będzie to jednorazowe odstępstwo od zasady, czy też nowy trend w zachowaniu gwiazdy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: Kinga Rusin potrafi zaskakiwać i trzymać w napięciu swoją publiczność.